Bardzo się cieszę, że dzisiaj odbył się pierwszy etap talentu Wileńszczyzny, a w nim uczestniczyli młodzież, uczestniczyli dzieci z naszych szkół wileńskich, nie tylko z naszego rejonu. Myślę, że dzisiaj mamy pierwszy etap udany i czekamy, co nam wykażą talenty w drugim etapie talentu Wileńszczyzny. Dzisiaj właśnie wyłoniliśmy te talenty najlepsze, które uczestniczyli w pierwszym etapie i już w drugiej turze wezmą udział te najlepsze uczestnicy najlepsi i będą mogli siebie wykazać, a wśród nich później będą wybrani na finałowy koncert. Co będziesz dzisiaj dla nas śpiewała? My Funny Valentine. Funny Valentine, sweet comic Valentine. Lecz biada rywalowi, co mię tak znieważa. Po moim trupie pójdzie do ołtarza. Ci, którzy nie przeszli, to nie znaczy, że oni są gorsi, albo jeszcze u nich jest szans jeszcze potem wykazać się. Bo mam nadzieję, że to nieostatni konkurs będzie taki. I ci, którzy przeszli, mamy taką prośbę, i tego trzeba będzie popracować z odpowiednimi specjalistami takiego wysokiego szczebla. Pan Zbyszek też będzie pracować, tak co pracy dużo, i wystąpimy po Bożym Narodzeniu od razu w Domu Kultury w Niemczynie. Ja myślę, że to będzie furora. Poziom całkiem był niezły i my tak bardzo nieufnie podchodziliśmy, bo nie wiedzieliśmy, jacy uczestnicy, ile ich zgłosi się do konkursu, ale w zasadzie byli tacy ludzie, którzy szczerze wystąpili i przez tą szczerość zaraz był widoczny ich talent. Indywidualności są wszędzie, to znaczy talenty czy indywidualności są wszędzie, i wśród dzieci, i wśród dorosłych. I na przykład to, że człowiek ma duże wykształcenie i ma praktykę zawodową, nie zawsze jego ratuje, bo czasami on na przykład no nie ma jakichś danych, nie może wziąć niskich albo wysokich nut i to zaraz słychać i wtedy nie ratuje jego nawet no, ten jego doświadczenie zawodowe. Ile masz lat? Brakuje palców. Dużo, tak? Chcę, żeby to był sekret, tak? No tak. Powiedz proszę, czy masz jakiś talent? Nie. Ale ja na przykład wiem, że ty umiesz grać na różnych instrumentach. Na skrzypcach, na gitarze, na nerwach. Te ostatnie chyba bardziej. Umiję dom, kłopi się.